Dzień dobry, kłaniam się nisko. No właśnie, Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa jest z nami. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten problem jest realny czy nierealny? Problem jest realny, dlatego że... Spełnił pan marzenia pana Kołodziejczaka. Tak, problem jest realny, widzimy ten problem, to wcale nie jest coś wydumanego. Będziemy nawet o tym problemie mówić, zgłosiłem ten temat na Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. O czym chcecie rozmawiać z Agrounią, bo ona chce de facto tego, żebyśmy nie pomagali Ukrainie. Dlaczego chcę rozmawiać? Tak. Dlatego, że... O czym? Przede wszystkim o tym, jak łagodzić skutki. Natomiast to, że ktoś chce, żeby nie pomagać Ukrainie, to oczywiście z tym nie zgadzamy się. Natomiast można to robić na różne sposoby, łagodząc skutki potencjalnych efektów. Natomiast jest tak, że... Jeżeli wziąć przyjąć za dobrą monetę protesty Agrounii, to protest dotyczy nie tego nawet, że pomagamy Ukrainie, tylko tego, że tu są jakieś oszustwa, jakieś kanty, że przychodzi pszenica z Ukrainy, która ma być sprzedawana gdzieś dalej, reeksportowana, a tymczasem jest w Polsce. Poza tym kantuje się, bo jest to pszenica złej jakości i tak dalej. Wie pan, ten rejestr żali jest bardzo długi. No tutaj akurat, jeśli chodzi o to, że coś jest deklarowane, zostaje w Polsce, to musimy pamiętać, że granica polsko-ukraińska jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Więc to, co wjedzie do Polski, to znaczy wjechało do Unii Europejskiej, wcale nie oznacza, że zostaje w Polsce czy wyjeżdża. Większość wyjeżdża, bo jednak na ponad 2 miliony ton przywiezionego zboża z Ukrainy wyjechało ponad 6 milionów ton z Polski. Oczywiście 2 miliony wjechało tak, i 6 wyjechało? Tak, tylko musimy pamiętać, że wyjeżdża polskie zboże, bo Polska też jest... No, tak, to my nie wiemy, ile wyjechało naszego. Ile tego. Nie wiemy tego, bo nie da się odróżnić. Wobec tego ważne jest, aby udrożnić ten eksport, żeby to był ten płynny ruch. I to jest istota problemu. O tym jeszcze porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, ale pan pozwoli, że teraz spytam o coś, co bezpośrednio nie leży w pańskich kompetencjach, ale naszych słuchaczy to bulwersuje i przyznam szczerze, że trudno się im dziwić. No bo posłowie zapisują się do zespołów pomocy niepełnosprawnym i się okazuje, że nic nie robią. Można powiedzieć tak, te zespoły są gratisowe, teoretycznie zadeklarowali zainteresowanie, później się nie interesują. Ale jest na przykład podkomisja. Szef podkomisji, poseł Dobrzyński z pańskiej partii, dlatego pana pytam, z Prawa i Sprawiedliwości, dostaje 10% dodatku do pensji za to, że jest szefem podkomisji. I ta podkomisja się w ogóle nie spotyka. Nie robi zupełnie nic. Facet bierze forsę i nie robi nic. To może by chociaż oddał ją na cel charytatywny. Co pan myśli? Przede wszystkim, co powinien zrobić? Co do mnożenia się zespołów, to oczywiście zjawisko jest powszechne. Różni posłowie chcą mieć różne tytuły. Na przykład przewodniczący zespołu. Natomiast jeśli chodzi o podkomisję, to ona się powinna spotykać, dlatego że podkomisja ma określone cele. Ja mogę tylko podać jako przykład podkomisji stałych, na przykład w Komisji Finansów Publicznych. Były 4 podkomisje, one się systematycznie spotykały w zależności od tego, jakie miały cele. No dobrze. Więc takie spotkania, myślę, że raz na kwartał to powinny być standardem, po to, żeby nawet jeśli nie rozwiązujemy w danym momencie problemów, nawet jeśli nie mamy, bo podkomisja jest najczęściej do jakiejś ustawy powoływana. Ja wszystko rozumiem. Tu ma pan podkomisję do spraw pomocy niepełnosprawnym, poseł Leszek Dobrzyński jest jej szefem, dostaje 10% za to uposażenia więcej i zarówno on, jak i cała jego komisja nie robią nic. Wie pan, ja mam nadzieję, że te spotkania były. To nie było tak, że nic, tylko że może za mało. Tak, ze 2 na przykład. Ja nie pamiętam, ile razy spotkałeś się ta podkomisja, ale to jest, wie pan, na palcach jednej ręki można policzyć. Powiem panu tak, ktoś powie 800 zł miesięcznie, to niewiele, no ale jak się policzy w skali roku, to jest, proszę pana, 9600, jeśli dobrze liczę, tak na szybko, do tylu to umiem, 9600 dostaje pan za to, że się spotka pan raz w roku? Daj Boże zdrowie. Znaczy, tutaj... Lepsze pensje tylko u Jacka Sutryka w radach programowych. W tym momencie oczywiście akurat podajemy przykład posła... Posła Dobrzyńskiego z posła Dobrzyńskiego. Panie Bośle, natomiast to jest powszechne. To jest powszechne. I koalicja też ma te same zwyczaje. Panie Bośle, niestety pytanie. Te zwyczaje przeniesione zostały z wielu kadencji. Panie Bośle, jedno pytanie. Czy poseł Dobrzyński, podobnie jak jego koledzy, powinien te pieniądze oddać na cel charytatywny, na przykład na pomoc niepełnosprawnym? Przede wszystkim powinna komisja
podkomisja pracować. Jasne, ale skoro nie pracowała, to za ten czas, kiedy nie pracowała, powinien oddać. To niech decyduje sam. Ja nie będę decydował o jego pieniądze. A co by pan zrobił w tej sytuacji? Ja przede wszystkim, jeśli byłbym przewodniczącym, to bym tą komisję Ale gdyby tak się złożyło, że z różnych powodów by pan jej nie zwołał? Ja nie chcę nikomu dyktować tutaj, co ma zrobić. Naprawdę, proszę nie ode mnie tego nie wymagać. Bardzo pan łagodny dla kolegi partyjnego. Szkoda, że że na podobną wrażliwość nie mogą liczyć niepełnosprawni. Każdy ma... No dobrze, panie każdy pośle. Podejmuje swoje decyzje. I każdy odpowiada jak chce, ale ta odpowiedź się będzie również za panem ciągnęła. Nie stanie pan w tym sporze po stronie osób niepełnosprawnych, tylko kolegi partyjnego. Ja nie staję w sporze po stronie posła, tylko mówię, że komisja powinna się spotykać. Dobrze, no ale się nie spotyka, a pieniądze lecą. Żeby coś przygotowała na rzecz niepełnosprawnych. 10 tysięcy rocznie można zarobić na tym, że się zostało szefem podkomisji. Partia postawiła, daje 10 tysięcy, daj Boże zdrowie. Panie pośle, zdaje się, że wam się problem, że jeden problem wam z głowy spadł, bo Zbigniew Ziobro obiecał, że poprą was w tym, żebyście odrzucili poprawki Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. To ta słynna ustawa, tak, że przyjdą pieniądze z KPO wreszcie. To znaczy, to nie jest problem, który był jakimś problemem. Dlatego, że Solidarna Polska, znaczy ze Zbigniewem Ziobro, tą ustawę krytykuje generalnie. Więc poprawki Senatu, które by poszły jeszcze dalej, Ale jest tu jedno pytanie. Żeby akceptował, więc jeśli zadeklaruje, że pomoże nam je odrzucić, to bardzo dobrze. Zresztą krótkie pytanie i liczę na krótką odpowiedź. Czy jest pan pewien, albo przynajmniej jest pan przekonany, że prezydent podpisze tę ustawę? Nie, no prezydent, jestem pewien to, co prezydent powiedział, że musi się zapoznać z tą ustawą. Dobra, ale ja nie chcę wypowiadać się w imieniu prezydenta, panie redaktorze. Czy pan słyszy, czy pan rozumie zadawane pytania? Pytam o pańskie przekonania, no na litość boską. Nie chcę mówić o swoich przekonaniach w stosunku do cudzej decyzji. Mogę mówić o przekonaniach w stosunku do swoich decyzji, Rozumiem, że pan będzie miał przekonania, jak partia zdecyduje. Ale ja nie potrafię wyrazić swoich przekonań, co pan zrobi za dwa dni, bo to pańska jest decyzja, panie redaktorze. Pan mi powiedzieć, co pan zrobi, ale pan nie chce tego powiedzieć, bo rozumiem, że... Bo ja nie mogę mówić nie o moich przekonaniach. Nie chcesz pan narazić prezydentowi w tej sprawie. Nie chodzi o to, czy narazić się, nie? Panie pośle... Tylko ja nie chcę decydować o czyjejś opinii, kto co zrobi za dwa dni, to znaczy pośle, co? Ale w ogóle to... Pan nie odpowiada na pytania... Pytania są niedorzeczne, panie redaktorze. No bo pan pyta mnie, jakie jest moje przekonanie, co zrobi prezydent. Proszę zapytać prezydenta. Wielce szanowny panie premierze, ja dziękuję za tę uwagę, że moje pytania są niedorzeczne. I jestem głęboko przekonany, że niedorzeczność rzeczywiście zostanie zarzucona jednemu z nas, ale nie jestem w 100% pewien, że mnie. Przekonamy się po reakcji naszych... Proszę mnie nie pytać o moje przekonania w stosunku do cudzych decyzji. Proszę mnie nie pytać, to dość stała praktyka wielu... Co do cudzych decyzji. RMF24, Interia.pl, ten dalszy ciąg tej rozmowy. Być może uda się nawet usłyszeć jakąś odpowiedź. A pytania są nie w stosunku do cudzych decyzji, wielce szanowny panie. Jakby pan posłuchał pytania, a nie burzył się od razu i zarzucał mi nieprzesadnie grzecznie niedorzeczność, to by pan premier usłyszał, że zadałem pytanie, czy pan jest przekonany, że prezydent podpisze tę ustawę, bo cała wasza para polityczna poszła właśnie w to, żeby przekonać Sejm, żeby jakimś cudem doprowadzić do przyjęcia tej ustawy, ale na końcu jest prezydent. Co jeśli prezydent zawetuje tę ustawę? No jeśli zawetuje tę ustawę, to ustawy nie będzie. Dość oczywisty wywód logiczny, panie redaktorze. Naprawdę? Natomiast proszę tak nie działa? Oczekiwać ode mnie wyrażania opinii bądź stanowiska wobec tego, co zrobi prezydent. Czyli jak prezydent zawetuje, to ustawa będzie zawetowana. No czego wy tu nie rozumiecie? Panie redaktorze, prezydent jest wybrany w wyborach powszechnych. To my też wiemy. Tak. I to też wobec nie było tego pytanie. Dajmy mu szansę i dajmy też mu prawo do wyrażenia swoich opinii bez uzależnienia się od opinii posłów. Pan się też nie uzależni od pytania, jak widzę, za to uzależnię się od przekazu partyjnego. Panie premierze, to ja mam do pana inne pytanie, bo padają w tej chwili masowo niestety restauracje, drobne bary, cukiernie. Wszyscy mówią tak,
nie pokonała nas pandemia, także dzięki temu, że dostaliśmy wsparcie, były te różne tarcze, była pomoc, okej, ludzie przetrwali jakąś pandemię, ale teraz nie przetrwamy cen gazu, cen prądu. Myśmy sprawdzili, może to jest głupie, może ktoś powie, że to niepoważne, sprawdziliśmy ceny pączków. Wie pan, ile są pączki? Nie wiem, powiem szczerze. Nie wiem. Natomiast, pan ma natomiast talent pan, do kupowania najtańszych. Panie redaktorze, to teraz, ponieważ ceny pączków wpływają na opłacalność produkcji piekarniczej, to oznacza tyle, że te ceny gazu, ceny energii zostały w cenie pączków już ujęte. Wie pan co, tak, tylko właśnie sprawdzamy to i wie pan, no oczywiście sprawdziliśmy w pańskim okręgu, tam są najtańsze pączki w Polsce, proszę pana, po 2,70 można, nie wiem, Łuków jest w pańskim okręgu? Nie, jest moim, ale też na wschodzie Polski. Tak. Też. W każdym razie tam, proszę pana, po 2,70, ale reszta Polski to jest 4 zł w granicach. Sprawdziliśmy Świecie nad Wisłą 3,80, Krotoszyn 3,90, Kołobrzeg 4,50, Warszawa od 4,50 w górę. No chyba, że pan chce pójść do Magdy Gessler, słodki, słony pączek za 18 zł. Panie redaktorze, zmierza pan do tego, że... Zmierzam do tego, że ceny energii drożeją. Tak, potężnie. Rosną, tak? No bo to od tego by trzeba zacząć. Tak. Czy potężnie? Oczywiście tak, bo mamy wojnę i to trzeba o tym pamiętać, że ceny gazu wzrosły wielokrotnie, nawet kilkunastokrotnie. No może teraz troszeczkę tanieje gaz, ale proszę pamiętać również, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził programy osłonowe, maksymalne ceny dla gazu, dla energii elektrycznej, dla małych, średnich przedsiębiorstw. Nie, no proszę pana, przede wszystkim na razie słyszymy tyle, że jest pomoc obiecana dostawcom indywidualnym. No i że pani minister... Nie, przedsiębiorstwa sekundę, też. No pani, no tak. Małe, średnie przedsiębiorstwa mają z góry limit cen to energii elektrycznej. To dlaczego oni opowiadają o tym? Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego oni pokazują rachunki, na których widnieje cena 6-krotnie wyższa? Dlatego, że pokazują rachunki sprzed wejścia w życie tej ustawy. No, ale za to, ale muszą je płacić. Ustawa określająca ceny energii, maksymalne ceny energii dla małych, średnich przedsiębiorstw została uchwalona kilka tygodni temu i tak... Ustawa nie działa wstecz. Też działa wstecz, dlatego że te regulacje cenowe od lutego będą mogły obowiązywać. No właśnie, więc naprawdę na razie tak. Nie ma tych regulacji cenowych. Będą od lutego. Od lutego? Nie, od lutego do tyłu, natomiast one już wchodzą w życie. No ale wchodzą w życie, jeszcze weszły już? Proszę pana, panie premierze. Panie redaktorze, ale proszę zrozumieć jedną rzecz. Ceny energii są określone na rok 2022 i one były stałe. Ja rozumiem, że od 1 stycznia drożeją wszystkie firmy dostarczające energię, podwyższają ceny. Tak. I w tym momencie wchodzi ustawa, która ogranicza z góry. Wobec tego ktoś, kto kalkulował te ceny na zupełnie innym poziomie, teraz w ramach tej ustawy będzie mógł ograniczyć jakoś i więcej o 40% takie, wzrost. Trudno mi uwierzyć w to, że to wszystkie, że to jest jakieś zmowa cukierni i barów w Polsce. A że oni postanowili się... Nie, ale nie wszyscy akurat to są. No nie wszyscy. Nie wszyscy. Niektórzy są zadowoleni, że jest regulacja. Ale z czego są zadowoleni? Z tego, że rząd ograniczył wzrost cen do 40% ustawowo, dopłacając kilkadziesiąt miliardów złotych. I myślę, że wszyscy to widzą. Wszyscy to widzą. Niektórzy nie chcą zobaczyć, bo może mają okazję do wyjątkowego podniesienia cen choćby na pączki, ale tak naprawdę... Ale wie pan, no, ale zdecydowana większość to widzi. Nie wiem, czy pan w ogóle wie, na czym polega działalność w wolnym rynku. Oni nie mogą podnieść cen na pączki jakoś niebywale, bo zaraz będzie konkurencja z tańszym pączkiem. Ale spróbować można. Czyli tak naprawdę to wina tych wrednych cukierników. Nie wina, tylko chodzi o to, że jeśli się podaje przykład wielokrotnego wzrostu cen, no to jest rzecz, która jest nieuzasadniona. Słyszy pan przecież o tym, że fabryka porcelany, to już nie pączków, w Wałbrzychu, pada właśnie ze względu na ceny gazu. Tylko, że mówimy teraz o dwóch różnych rzeczach. Ja wiem, porcelana i pączek. Nie, ja mówię o ustawie, która ogranicza ceny energii. O cenie energii. Dla małych, średnich przedsiębiorstw. Być może fabryka porcelany zatrudnia więcej niż 250 osób i ta ustawa jej nie dotyczy. Wobec tego teraz jest kolejna osłona, czyli dotacje do zakładów energochłonnych. Dobra, i prawdopodobnie nie ma pan takiego, porcelana nie ma pan będzie tam. Obawy, że zanim te wszystkie wasze projekty wejdą w życie, bo będziecie się nimi chwalić głównie w wiadomościach, tam już się naprawdę nic tam nie ma oprócz tego, oprócz pochwał pod waszym adresem, jak wspaniale reagujecie. Ale firmy bankrutują,
ale ludzie nie mają pieniędzy. Panie redaktorze, no proszę nie opowiadać takich rzeczy. Proszę popatrzeć na stopę bezrobocia i nie mówić o tym, że jest masowe bankructwa. Masowe bankructwa to były w latach 90. za Balcerowicza, kiedy bezrobocie sięgało 30-40%. No teraz bezrobocie ani drgnie, a redaktorze ciągle mówią o masowych bankructwach. Nie, no, panie ministrze. No, gdzie tu jest powiązanie jedno z drugim? A no właśnie. Jakby tak wszyscy bankrutowali, to bezrobocie by wzrosło. Nie, nie wszyscy zbankrutowali. A no właśnie. Pan na przykład ma się świetnie. Nie, ale to nie o mnie chodzi. Chodzi o zakłady przetwórcze, przemysłowe, pączki, piekarnie, drobne, małe, średnie przedsiębiorstwa. Pan jest... zadowolony z siebie? Nie zadowolony z siebie, tylko nie mogę tolerować mówienia czegoś, że wszystko bankrutuje, ja nie powiedziałem, że a bezrobocie ani drgnie. No, panie redaktorze. Wielce szanowny panie premierze. Gdzie logika w tym rozumowaniu? Panie premierze, słyszał pan też o tym zapewne. Czy bezrobocie wzrosło w znaczący sposób? Panie premierze, bo... Czy odpowiem? Nie, oczywiście, że nie. No to właśnie... I co? No to nie ma powszechnego bankructwa. Nie, nie ma powszechnego bankructwa. No z czym polemizuje... Teraz zwalczył pan... Proszę państwa, proszę kamera ale, na... Ale, panie redaktorze, powszechny bankructwa... Ten uśmiech na twarzy, proszę państwa, to jest po tym, ale jak niech mi pan nie wmawia takich rzeczy. Panie redaktorze, zwalczył, niech mi pan nie wmawia uśmiechu na twarzy, pan, tylko pan, teraz pan logicznie, z tezą, która niech logicznie potwierdzi moją tezę. Jeśli byłyby powszechne bankructwa, to powinno wzrosnąć bezrobocie. Taka jest logika ekonomii. Tak czy nie? Panie premierze. A właśnie. Teraz panie tak. Premierze, a skoro nie ma powszechnych, nie ma wzrostu bezrobocia, to znaczy, że nie ma powszechnych bankructw. Ja nie twierdzę, że nie wzrosną ceny, że nie ma problemu z cenami energii i tak dalej. Jest bardzo wiele problemów, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości te problemy rozwiązuje jak może, nie szczędząc środków finansowych. Och, panie premierze. Dlatego nie ma powszechnych bankructw, nie ma wzrostu bezrobocia. Pycha kroczy przed upadkiem. To jest logika. Logika rozumowania ekonomii. Nie jest to, broń Boże, pycha. Absolutnie. Panie premierze, niech się pan cieszy tym tytułem, bo niedługo może potrwać ta zabawa. Czy znalazł pan już odpowiednie zajęcie do kompetencji swojego nowego wiceministra Janusza Kowalskiego? Był on pełnomocnikiem rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych. Drastycznie się na tym nie znał. Oburzał się na pytania, które mu zadawałem. To został pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, tak? To jest to, na czym się tak, to zna. Jest to. Jest to rzeczywiście pan Janusz Kowalski próbował się zajmować w ten sposób tym, że sprzedawał ubezpieczenia w Opolu, ale nie szło mu jakoś. Ale co do transformacji energetycznej, naprawdę wywiązuje się znakomicie. Przygotował już nowelizację ustawy o biogazowniach. To jest bardzo istotny czynnik, jeśli chodzi o rozwój energetyki na wsi. To będzie jest się jeden zajmował elementów. Również wiatrakami? Również o będzie spółdzielniach energetycznych. A będzie się zajmował również wiatrakami? Bo to jest pewien kłopot, bo on się ma zajmować odnawialnymi źródłami energii, gdy tymczasem on i jego partia są przeciwko nowelizacji ustawy wiatrakowej. Ale ustawa wiatrakowa jest w kompetencjach Ministerstwa Klimatu i to nie ma tu nic do rzeczy. Natomiast na pewno będzie się zajmował i już się zajmuje rozwojem biogazowni rolniczych, co jest niezwykle istotne. A powiedział pan mu już na przykład, no nie wiem, bo to głupio trochę, nie? Być wiceministrem rolnictwa i nie wiedzieć zupełnie nic. Na przykład on nie wiedział, ile osób pracuje w rolnictwie w Polsce. Zupełnie. A pan wie tak a propos? W rolnictwie to jest pytanie niejednoznaczne, dlatego że... GUS uważa inaczej. A no właśnie, bo gospodarstw rolnych... Nie gospodarstw rolnych. Ile osób pracuje w sektorze rolnym? No w sektorze rolno-spożywczym czy rolnym? Byłby pan łaski, rolniczym. Nie, bo to trzeba jasno precyzować. Jasno sprecyzowałem. To wie pan, czy pan nie wie? Bezpośrednio w rolnictwie pracuje około 600 tysięcy osób. Mhm. Natomiast w sektorze rolno-spożywczym, no to już jest... Nie rolno-spożywczym. W sektorze rolniczym. To jest kategoria GUS-u. No, wydawałoby się, że minister rolnictwa powinien to wiedzieć. Pan nie wie, prawda? Statystyka gospodarstw jest taka, że mamy 1 300 000 gospodarstw. 1 430 000 osób pracuje według GUS-u. Ale rozumiem, że pana zdaniem to jest... Ale jedno jest proste. Na przykład pan wie, czy mamy w rolnictwie dość powszechnym zjawiskiem jest dwuzawodowość, panie redaktorze. Panie premierze. I to jest... A jak pan popatrzy na areały, to czego mamy w Polsce więcej? Buraków czy ziemniaków? Na tym pytaniu też poległ minister Kowalski. No oczywiście, że buraków mamy więcej. Mamy ich więcej, ale nie tak znowu wiele. No nie tak, ale... Bo 247 tysięcy hektarów i 204 tysiące hektarów. Ale cały czas to się zmienia i rośnie ilość... Ale jednego pan nie wie, ale to może pan nie wiedzieć. Tytoniu czy chmielu mamy więcej?
mamy więcej prawdopodobnie tytoniu. A ja bym powiedział, że chmielu i nie miałbym racji. Pan ma rację. Mamy chmielu więcej. Mamy tam mało około. Niespełna 2000 hektarów. No to 1700 hektarów mamy. Tak, chmielu. Minister rolnictwa. Może pan pójść teraz do gabinetu, powiedzieć ministrowi Kowalskiemu: Janusz, chodź tu chłopie, masz tu tabelkę, naucz się. Nie będziesz się kompromitował. Nie od tego zależy decyzyjność, żeby precyzyjnie wszystko wiedzieć. Nie, no jasne, nie dlatego, żeby się na czymś znać, prawda? No nie dlatego się zostaje ministrem, żeby się na czymś znać. Akurat znam precyzyjnie w miarę powierzchnię uprawy chmielu, no to nie jest to... To nie jest najważniejsze, to prawda. Zadaję panu, pan pozwoli, pytanie polityczne. Panie premierze, co z ustawą wiatrakową? Bo my się teraz skupiamy na ustawie o Sądzie Najwyższym i nie wolno zadawać pytania, czy prezydent ją podpisze. To jest niedorzeczne pytanie. Wolno, ale nie, to jest niedorzeczne, ale pytanie jest niedorzeczne. To byłby pan łaskaw dorzecznie odpowiedzieć. To będzie pierwsza dorzeczna odpowiedź być może w tej rozmowie. Czy macie przygotowaną większość do przegłosowania ustawy wiatrakowej? Mam nadzieję, że tak, dlatego że co przygotowaną, to trudno mi powiedzieć, ale wiele posłów opozycji twierdzi, że ustawa wiatrakowa wymaga nowelizacji. A koalicja w tej sprawie wasza, rządząca, czyli... Koalicja ma wątpliwości, Solidarna Polska ma wątpliwości co do tych zapisów, natomiast ustawa wiatrakowa ma to do siebie, że nikt nie chce powrotu do tej samowolki sprzed wejścia w życie ustawy sprzed 2016 roku, gdzie można było tuż za płotem budować ogromny wiatrak, ale też niektórzy mają wątpliwości co do liberalizacji tych zapisów, no bo w tej chwili to jest... Solidarna Polska ma wątpliwości. Tak, no, trwa dyskusja. Ja nie chcę wyrokować w tej chwili, czy będzie tak, czy inaczej, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby ta ustawa wiatrakowa była głosowana w Sejmie. No jesteście zmuszeni do tego, jeżeli chcecie dostać pieniądze. Ale też choćby jeden zapis jest bardzo potrzebny do zmiany i tu nikt nie ma wątpliwości, bo ta ustawa, która została wprowadzona w 2016 roku, spowodowała, że nie można się przez wtedy... Przez kogo ona została wprowadzona, wam przypomnij? Przez Prawo i Sprawiedliwość. A, dziękuję bardzo. Czyli teraz będziemy zwalczać to, co z uporem wprowadzaliśmy. Nie zwalczać, tylko naprawiać. Naprawiać będziemy. No. Zwalczać, czyli... to by było wyrzucenie całkowite, a nie chcemy wyrzucać całkowite. Kończąc już tę rozmowę, mogę powiedzieć, że macie wspaniały program na następne 4 lata. Teraz będziemy naprawiać to, co przez 8 lat spieprzyliśmy. Nieprawda, dlatego że w każdym miejscu, każda ustawa wymaga pewnych nowelizacji z biegiem czasu. Warunki się zmieniają, panie redaktorze. Warunki się, proszę państwa, przez 8 lat zmieniają. Była 8, jak zaczynaliśmy, teraz jest 8.25. Jeśli byśmy na przykład mówili o płacy minimalnej 8 lat temu, a teraz, pan pozwoli, to pan się pożegnamy, przyzna, pan mi że, później dokończy. Że się warunki zmieniły, wobec tego trzeba to nowelizować. Warunki się zmieniły. Jest coraz cieplej, bo rano zaczynaliśmy, było zupełnie zimno. Do usłyszenia. Kłaniam się państwu nisko. Do widzenia.